Szanowni Państwo, bardzo serdecznie witam na wakacyjnej odsłonie cyklu Fonie Lublina. W gościnnych przestrzeniach Trybunału Koronnego w Lublinie kontemplować będziemy muzykę kameralną piewców polskości Stanisława Moniuszki, Ignacego Jana Paderewskiego i Władysława Żeleńskiego. Organizatorem dzisiejszego koncertu jest Stowarzyszenie Polskich Artystów Muzyków Oddział Lubelski. Współorganizatorzy to Fundacja PZU, Stowarzyszenie Autorów ZAIX, Związek Artystów Wykonawców STOART i Towarzystwo Muzyczne imienia Henryka Wieniawskiego w Lublinie. Projekt został zrealizowany dzięki wsparciu miasta Lublin przy współfinansowaniu z budżetu województwa lubelskiego. Dofinansowano go również ze środków ministra kultury, dziedzictwa narodowego i sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu Muzyka realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca. Patronatem medialnym cykl objęli TVP Kultura, TVP3 Lublin, Polskie Radio Lublin, Radio Centrum, Kurier Lubelski, Dziennik Wschodni i Gość Niedzielny. Koncert wpisuje się również w akcję województwa lubelskiego pod tytułem Warto być Polakiem. Drodzy Państwo, wakacje kojarzą nam się z odpoczynkiem i świętowaniem. W XIX wieku niezwykle częstą praktyką było świętowanie urodzin czy innych okoliczności poprzez dedykowanie utworów zasłużonym postaciom ze świata kultury, sztuki, polityki, monarchom i mecenasom, czy po prostu przyjaciołom kompozytorów. Z okazji przypadającej 6 lipca bieżącego roku 184. rocznicy urodzin Władysława Żeleńskiego na mocy uchwały Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej patrona muzycznego roku 2021 wysłuchamy koncertu muzyki kameralnej kompozytorów urodzonych w okresie porozbiorowym i szczególnie zasłużonych dla sprawy polskiej tak w dobie powstań narodowych, jak i w chwili odzyskania niepodległości. W czerwcu 1872 roku zmarł w Warszawie jeden z najbardziej zasłużonych kompozytorów narodowego romantyzmu polskiego, pochodzący z miejscowości Ubiel na terenie dzisiejszej Białorusi, Stanisław Moniuszko. Uznawany za ojca polskiej opery narodowej, zasłynął również jako kompozytor cyklu pieśni inspirowanych polskim folklorem, zestawionych w śpiewnikach domowych. Kameralistyka pod względem liczby dzieł, marginalna, pozostaje najmniej znanym kierunkiem twórczości Moniuszki. Jak się zdaje, ze stratą dla miłośników muzyki. Spośród utworów Stanisława Moniuszki napisanych na niewielką obsadę, na uwagę zasługują zwłaszcza dwa kwartety smyczkowe skomponowane w 1839 roku, a zatem w tak zwanym młodzieńczym okresie twórczości, gdy Stanisław kształcił się pod okiem Karla Friedricha Rungenhagena w Berlinie. Pierwszy z nich kompozytor zadedykował wybitnemu i cenionemu Józefowi Elsnerowi. Utwór wyraźnie osadzony jest w stylistyce klasyków wiedeńskich, cechując się prostotą i melodyjnością. Moniuszko prorokował, że, cytuję, nieduże to dziełko, nie wartością swoją, lecz jego użytkiem cennym się stanie. Otwierające utwór Allegro Agitato to forma Allegra sonatowego, w którym pieśniowa narracja solowych skrzypiec i altówki zastępuje przetworzenie. Następujące po nim Andantino nawiązuje do gatunku pieśni bez słów, wyraźnie wpisując się w pieśniowy dorobek kompozytora. Stanowiące trzecią część Scherzo w tempie vivo ma charakter menueta, zaś finałowe Allegro assai jest pełne życia i efektowne. Pod tytuł Zabawa wiejska wskazuje na odniesienia do ludowej kapeli, w której skrzypcom i altówce sekunduje basowa kwinta w partii wiolonczeli. Przed Państwem Time Quartet w składzie Maksymilian Grzesiak – skrzypce, Katarzyna Boniecka – skrzypce, Aleksandra Dymowska-Madejska – altówka, Żaneta Magryta Sidoruk – wiolonczela w pierwszym kwartecie smyczkowym demol Stanisława Moniuszki. Thank you.
Thank you.
Drodzy Państwo, drugi blok muzyczny zapełnią aranżacje pianistyki Ignacego Jana Paderewskiego na kwartet smyczkowy opracowane przez Małgorzatę Maśluszczak, współczesną wiolonczelistkę i kompozytorkę. Działalność artystyczną i światową sławę, jaką zyskał polski premier w jej efekcie, wirtuoz fortepianu wykorzystał na potrzeby politycznej i dyplomatycznej walki o odrodzenie ojczyzny po 123 latach niewoli. W swojej twórczości, równie świadomie jak Moniuszko, polski premier i mistrz fortepianu odwoływał się do dorobku artystycznego minionych epok. Zabiegi stylizacyjne widać szczególnie w zbiorze humoresek koncertowych op. 14, wydanych po raz pierwszy w Berlinie w 1887 roku. Umieszczona na drugiej pozycji w zbiorze Sarabanda Hamol to stylizacja renesansowego tańca o perskiej proweniencji w nowożytności rozpowszechnionego zwłaszcza w Hiszpanii, Francji i Anglii. Za jej pomocą Paderewski sięga do tradycji muzycznej Jana Sebastiana Bacha czy Georga Friedricha Händla. Z kolei nieco starszy, Mazurek Bedur ze zbioru Tańców Polskich op. 9, wydanych w Berlinie w roku 1882, pobrzmiewa rodzimym, tanecznym charakterem, przywodząc na myśl twórczość Chopina jako inspirację dla jego następców. W Sarabandzie Hamol i Mazurku Bedur Ignacego Jana Paderewskiego prezentuje się Time Quartet.
Mili Państwo, spotkanie z muzyką zamknie wykonanie utworu patrona tegorocznej edycji cyklu Fonie Lublina, Władysława Żeleńskiego. O urodzonym w małopolskich Grodkowicach kompozytorze, pedagogu i organizatorze życia muzycznego dowiedzieliśmy się w poprzednich odsłonach sporo. Z twórczości na pierwszy plan wybija się muzyka symfoniczna, fortepianowa, choć nie sposób pominąć również dzieł scenicznych czy oratoryjno-kantatowych oraz pieśni. W tej perspektywie kameralistyka ponownie jawi się jako nieco zapomniana. Tymczasem stanowi istotną część twórczości kompozytora, łącznie aż 16 opusów, który szczególną uwagę poświęcał instrumentom smyczkowym, skrzypcom, między innymi dwie sonaty, i wiolonczeli, choćby w postaci walca lirycznego czy kołysanki. Kompozycją zajmującą poczesne miejsce w kameralistyce Żeleńskiego obok kwartetów smyczkowych i fortepianowego, czy eksperymentów w postaci sekstetu smyczkowego oraz tria klarnetowego z fortepianem, są wariacje na temat własny na kwartet smyczkowy opus 21, napisane przed rokiem 1870. Utwór mógł powstać w wyniku intensywnych studiów w paryskim konserwatorium muzycznym pod okiem Napoleona Henri Rebera, a może nieco później, gdy Polak kontynuował edukację prywatnie u Bertolda Damke. Tak czy owak wpisują się w proces studiów nad własną myślą muzyczną i stylistyczną koncepcją, dając w efekcie ciekawą próbę oceny autorskiego dorobku Żeleńskiego. Temat kompozycji jest utrzymany w tempie andante ma non troppo lento. Twórca poddał go 8 wariacjom o różnorodnym charakterze, posługując się paletą środków agogicznych, dynamicznych, brzmieniowych i artykulacyjnych. O jego inwencji będziemy mogli przekonać się za sprawą wykonania wariacji na temat własny Władysława Żeleńskiego przez Time Quartet w składzie Maksymilian Grzesiak, Katarzyna Boniecka, Aleksandra Dymowska-Madejska i Żaneta Magryta Sidoruk. Zapraszam. Thank you.
Szanowni Państwo, koncert Władysławowi Żeleńskiemu na urodziny z cyklu Fonie Lublina dobiegł końca. Chciałbym w tym miejscu przypomnieć, że organizatorem cyklu jest Stowarzyszenie Polskich Artystów Muzyków Oddział Lubelski. Partnerzy wydarzenia to Fundacja PZU, Stowarzyszenie Autorów ZAIX, Związek Artystów Wykonawców STOART i Towarzystwo Muzyczne imienia Henryka Wieniawskiego w Lublinie. Patronatem medialnym cykl objęły TVP Kultura, TVP3 Lublin, Polskie Radio Lublin, Radio Centrum, Kurier Lubelski, Dziennik Wschodni i Gość Niedzielny.
Projekt został zrealizowany dzięki wsparciu miasta Lublin przy współfinansowaniu z budżetu województwa lubelskiego. Dofinansowano go również ze środków ministra kultury, dziedzictwa narodowego i sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu Muzyka, realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca. Realizacja nagrania to Łukasz Jakubowski ze studia Manufaktura Nagrań oraz Paweł Giergisiewicz, realizator wideo. Drodzy Państwo, w tym miejscu chciałbym podziękować za dzisiejsze spotkanie. W imieniu organizatorów i partnerów życzyć Państwu dobrych wakacji i złożyć zapewnienie, że odbędą się one z udziałem artystów w ramach kolejnych koncertów cyklu Fonie Lublina, które, jak głęboko wierzymy, odbędą się już nie tylko w formie zdalnej, ale również stacjonarnie z udziałem publiczności. Dobrego wieczoru i do zobaczenia.